Miłość na gwiazdkę. Molly, jak Mikołaj zobaczy, że pracujesz, prezent masz z głowy. Tylko skończę tę ofertę. A zabawa? Derek z księgowości o ciebie pytał. Znacie się. Byliśmy na kolacji i rozmawialiśmy o Deriku z księgowości. Już. Są tam inni faceci. Umów się z którymś. Mój narzeczony by się nie zgodził. Mój też nie. Twój? Tak. Manchester Software. Spędzimy razem święta tutaj w firmie. Znowu pracujesz w święta? Tak. To nie praca, to miłość. Hello everyone. Mogę państwa prosić o uwagę? Hi everyone. Merry Wesołych świąt. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Wiecie, że mieliśmy udany rok. Nowy produkt odniósł sukces i z radością informuję, że nasz nowy app został pobrany 500 000 razy. To zasługa was wszystkich, mojej drużyny. Ciężko pracowaliście. Przede wszystkim chcę podziękować Molly Clark, która dała z siebie więcej niż wszystko. Twoje zdrowie. Postanowiłem wyrazić swoją wdzięczność całej załodze. Dlatego firma będzie zamknięta aż do nowego roku. Wszyscy dostaniecie wynagrodzenie za 2 tygodnie. Ale nikt tu nie wejdzie do końca roku. Ty też nie, Molly. Zmienię hasło przy drzwiach. Poświęćcie czas rodzinie, przyjaciołom. Świętujcie razem. Merry Christmas. Wesołych świąt. Zaręczyny zerwane. Jared, udanej podróży. Szkoda, że musisz. I tak nie miałem nic do roboty. Spotykałeś się z jakąś dziewczyną. Nie wyszło nam. Szkoda. Spędzałem już święta sam. Naprawdę mi przykro. Muszę iść. Nie martw się. Jeszcze w tym roku załatwię tę sprawę. Świetnie, dziękuję.
Merry Christmas, Jared. Wesołych świąt. Merry Christmas. Wesołych świąt. Piękne. Świąteczne światła. Piękne. Tak. Nie zauważyłam. Dobranoc. Molly. Look, wiem, że nie jest ci teraz łatwo. Przyjdź do nas w święta. Rodzice się ucieszą. Ja i Dave marzymy, żeby był jeszcze ktoś dorosły. Jesteście kochani, ale co? Nie byłabym najlepszym kompanem. Rozumiem. Gdybyś zmieniła zdanie, zadzwoń. Dobrze, dziękuję. Wesołych świąt. It sounds great. Wspaniale. Mamo, nic mi nie jest. Mam tyle pracy, że nawet nie zauważę świąt. Bawcie się dobrze na statku i przyślijcie mi mnóstwo zdjęć. Ja też was kocham. Wesołych świąt. Oto nasz świąteczny konkurs. Nagroda Jamajka. Bilet dostanie ten, kto zadzwoni 15. Nasz numer 555 Snow. Dzwońcie. Powodzenia. Kto mówi? Molly Clark. Przykro mi. Nie szkodzi. Musisz się pakować. Jamajka czeka. Stałem tam. Tak? Tak. Chce pan przejść? Nie, będę osłaniał tyły. Przepraszam. Dziękuję. Niezły kapelusz. Przyda się na Jamajce. Byłaś tam kiedyś? This is Molly. Słucham, Molly. Panie Roberts? Wysłałam panu ofertę, nie dostał pan? Sprawdzę w firmie. Jest zamknięta, ale... Jestem na lotnisku, lecę na Jamajkę. Wygrałam konkurs. Wie pani, że... Załatwię to, ale... Oczywiście, do widzenia. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan Davis, odprawił się pan internetowo. Leci pan do Jamajki w stanie Vermont. Miłego lotu i wesołych świąt. Wesołych świąt. Witam. Hello.
Wysłałam ofertę, jak odbywała się impreza świąteczna. Pan Roberts twierdzi, że jej nie dostał. Zaraz startujemy. Chwileczkę. Proszę wyłączyć laptop. Co za traf. Tak. Wygrałaś konkurs. Gratuluję. Słyszałem, jak mówiłaś. Nie byłam na Jamajce. Nareszcie wypiję poncz z rumem. Podróż służbowa? Nie. Musiałem uciec z miasta. Mam urlop. Święta osaczają. Ja je lubię. Tak? Tak. Śnieg, lampki, kakao przy kominku. To dlaczego lecisz na Karaiby? Nie lecę na Karaiby. Ten samolot leci do Vermont. Co? Wiedziałam, że samolot jest za mały. O co chodzi? Wsiadłam do niewłaściwego samolotu. Chcę lecieć na prawdziwą Jamajkę z plażą. Jamajka w Vermont. Właściwy samolot, niewłaściwy cel podróży. Próbuję się dodzwonić do radia, ale nie ma internetu. To za mały samolot. Niech pilot zawróci do Chicago. Reszta pasażerów nie chciałaby chyba zmieniać świątecznych planów. Załatwi to pani, jak wylądujemy. Czyli kiedy? Za 2 godziny. Miłego lotu. To cię naprawdę śmieszy. Nie. Czytam zabawny artykuł o pasach bezpieczeństwa. Mogłeś mi powiedzieć na lotnisku. Próbowałem, byłaś zajęta. Nie rozmawiajmy więcej. Dobrze. Coś do picia? Mam ochotę na poncz z rumem. Pina colada? Oczywiście, że przeczytałam, nie było tam słowa Vermont. Niech ktoś coś zrobi. Nie zamierzam spędzić urlopu w Śnieżycy. Cudownie. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Mieliśmy nie rozmawiać. Przepraszam, zapomniałem. Nie życzę ci wesołych świąt. I nawzajem. Pani Clark? Tak. Przyleciała pani. Jestem Chris, prowadzę gospodę Renifer z żoną. Witam w Jamajce. Skąd pan wie, kim jestem? Wszyscy już wyszli, więc pomyślałem... Pomogę pani. Muszę porozmawiać z kimś z linii lotniczych. Zaszła pomyłka. Pani Molly Clark, prawda? Tak, ale mamy dla pani piękny apartament, już opłacony. Bardzo dziękuję, ale zamykają.
Lotnisk się nie zamyka. To i owszem. Pieszo będzie pani długo szła. Pojadę z panem, wyjaśnię wszystko rano. Oto świąteczny optymizm. Chodźmy. Proszę za mną. Zapowiadają zawieje. Obyśmy dojechali, zanim zamkną drogi. Mam jeszcze jednego pasażera. On też jest naszym gościem. To nie może być ślepy traf. Oto nasza Jamajka. Piękna. Nam się podoba. Posłuchamy muzyki. Niewielki wybór. Lubicie świąteczne piosenki? Chętnie posłucham. Pani Clark? Czemu nie? Wybaczcie te światełka. Święta przyszły za wcześnie. Wyglądają wspaniale, prawda? Światełka. Tak, nie lubię świątecznych dekoracji. Tyle zachodu, żeby za parę tygodni je zdjąć. Tędy. Zapraszam. Kochanie, jesteśmy. Witam w Reniferze. Molly Jarrett, moja żona. Witam pani. Mówcie mi Penny, w święta nikt nie jest obcy. Dobrze. Jesteś za cienko ubrana. Nie spodziewałam się zimy. Zaszło pewne nieporozumienie. Konkurs radiowy. Przecież mieli mówić Jamajka w Vermont. Rozgośćcie się, zobaczymy, co będzie dalej. Może nie będzie źle. Nie mam wyboru, wezmę to. Bardzo proszę. Jared, to twój pokój. Molly, ty zamieszkasz tutaj. Chyba nie chrapiesz. Zapraszam. Mam nadzieję, że pokój ci się spodoba. Jest bardzo świąteczny. Mój ulubiony. Łazienka jest tam. Gdybyś potrzebowała ręczników albo zmiany pościeli, powiedz. Ja uchylam na noc okno, ale ty nie musisz. Gdybyś zmarzła, możesz włożyć to. Niespodzianka dla gości. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, proś bez wahania. Macie hasło do Wi-Fi? Nie. Świetnie. Tu nie ma internetu. Gościom to odpowiada. Lepiej odpoczywają. Rozgość się i przyjdź na happy hour. Cudownie. To mili ludzie. Żałuję tylko, że nie przed Wigilią. Chwileczkę. Zadzwonię później. Hi. Hi, I don't
Masz ładowarkę do takiego telefonu? Może ktoś zadzwoni z lotniska. Mam inny model. Marnie słychać. Renifer jest chyba poza zasięgiem. Jest w zeszłym stuleciu. Powinni zadzwonić do recepcji. Nie wiedziałem, że nie wiesz. Że lecę na niewłaściwą Jamajkę? Przepraszam, że byłam taka niegrzeczna. Nie przeczytałam drobnego druku. Może anulujemy zakaz konwersacji, chociaż na dzisiaj? Zgoda. Happy hour. Shall we? Idziemy. Może dostaniesz swój poncz z rumem. Byliśmy w lesie z godzinę i nic. Ale przyjdą, prawda? Renifery są wstydliwe. Do nas są przyzwyczajone, ale nie od razu pokazują się obcym. No tak. Oh, here they are. Molly, Jared, to Greg i Kayla. Obchodzą pierwszą rocznicę ślubu. Gratuluję. Dlaczego przyjechaliście właśnie tutaj? Jesteśmy fotografami. Przygotowujemy nasz pierwszy album, świąteczny, ze zdjęciami reniferów. Tu najlepiej nam zapozują. Tu są prawdziwe renifery. To rezerwat. Całe 400 hektarów. Jutro przyjdą. Głowy nie dam, ale warto ich poszukać. Poszukamy. Piękne. Ty je rzeźbiłeś? Tak. Dywan jest usłany drewnem. Częstujcie się. Proszę. Mleko i ciasteczka. Moje ulubione. Nie dostaniesz. Dlaczego? Choinka jest przed domem, a święta tuż, tuż. Zajmę się tym. Mnóstwo tu pracy. Goście pomagają nam czasem ją ubierać. Naprawdę? Za święta w Jamajce. Molly, obudziłaś się? Teraz tak. Dzwoni ktoś z linii lotniczych. Tutaj, kochanie. Słucham, Molly Clark. Przeczytaj nasze świąteczne pytanie. Bardzo proszę. W piosence 12 świątecznych dni, ilu jest dudziarzy? Jedenaście dni? A co mam tu robić? Merry Christmas to you too. Wesołych świąt. To nie jest świąteczna mina. Nie mają wolnych miejsc do końca tygodnia. O tej porze roku rzadko kto odwołuje lot. A to pech. U nas im więcej gości, tym weselej. Zgadza się. Odpowiedziałaś poprawnie. Piper's piping. 11 kobziarzy trafiłaś. Otworzysz adwentowy kalendarz. Tutaj.
Przeczytaj. To dzisiejsza świąteczna złota myśl. Każde święta to podróż. Czasem jej cel to niespodzianka. Jeździłam tam z dziećmi oglądać renifery. Nadal organizują te wycieczki? Nie widzieliśmy jeszcze żadnego. Czasy się zmieniły. Może gdyby tam były renifery ninja. Co powiesz na to? Rosemary Clooney w filmie White Christmas, nie? To zaprojektowałam dla żony burmistrza na świąteczną paradę. Nie w moim stylu. Dzięki temu znajdziesz się pod jemiołą. Masz coś mniej radosnego? Mniej radosnego. Coś znajdę. Chwileczkę. Spodoba się Gregowi? Na pierwszą rocznicę dajemy prezent z reniferem. To nie był łatwy rok. Chcę, żeby święta były idealne. Przykro mi, że tu utknęłaś, ale to miłe miasteczko. Staram się uciekać przed świętami. Stąd nie ma ucieczki. Nie lubisz świąt. Wspomnienia. Dobre czy złe? I takie. Proszę. Praktyczny, ale bez przesady. Mniej radosny. Masz kogoś bliskiego sercu? Mam siebie. Każdy może kogoś znaleźć. To taki banał. Cześć, Misiu. Zrobiłem świetne zdjęcia, brakuje nam tylko reniferów. Lubisz renifery? Jego babcia mówi, że są symbolem prawdziwej miłości. To skandynawski mit, babcia jest stara. Mówi, że jeśli zakochana para zobaczy w lesie renifera, los ich połączy na zawsze. Coś takiego. Babcia mi kupiła pierwszy aparat. Chcemy jej zadedykować album, stąd te renifery. Mój kochany mąż. Widać, że los was połączył na zawsze. Zaraz wrócę. Myślałaś, że ich nie złapię. Reindeer Lodge. Jeździłem tam z rodzicami, jak byłem mały, oglądać renifery. Myślałem, że nikt już tam nie jeździ. My przyjechaliśmy. Ma pan ładowarkę do takiego telefonu? Tak. Świetnie, miałem. Sprzedałem temu panu. Chciałem zaczekać do Bożego Narodzenia, ale proszę. Dzięki. Oddam ci pieniądze. To prezent. Na gwiazdkę. Ja też coś ci kupię. Nie, przestań. Zaraz coś znajdziemy. Piękne. Robimy je tutaj, w Jamajce. Tata dał mi coś takiego. Wiesz co? Tak. Chcesz mi dać prezent? Wiem, gdzie robią tutejszą wersję jamajskiego ponczu z rumem. Spróbujemy? Czemu nie? Dwa razy rum na gorąco. Poncz z rumem po wermontzku. Is
It's really good. Would I steer Dobry. You wrong? Mnie nie wierzysz? Jestem w Vermont. So tell me about Opowiedz o swoim reniferze. When I was growing up, nie byliśmy bogaci. Sama robiłam ozdoby na choinkę. Aniołki z papieru toaletowego? Właśnie. Bałwany ze słodkiej pianki? Też. Ale nie renifery. Nie wychodziły mi rogi ani nogi. To nie proste zwierzęta, bardzo. Miałam 8 lat. Tata jechał w Wigilię z pracy do domu i złapała go za wieja. Zostałam tylko z mamą. So sorry. Przykro mi. Ale wtedy pod choinką znalazłam prezent. Mama powiedziała, że tata go dla mnie zostawił. Zrobił dla mnie pięknego małego renifera. Gdzieś się potem zapodział. Święta nie są proste. To prawda. Nie spędzasz ich z mamą? Mieszka na Florydzie z drugim mężem. Jest bardzo miły. Są szczęśliwi, zapraszają mnie. Ale ja tam nie pasuję. A ty masz rodzinę? Tylko ojca. Nie jesteśmy blisko. Dlatego spędzasz święta sam? Nie zupełnie. Tak to już jest. Mam pomysł, chodź. Do gospody renifer. Wszystko jak trzeba. Proszę. Przepraszamy za spóźnienie. Jesteście w samą porę. Czekajcie. Świetnie. Bardzo dziękuję. Więc... Jeszcze nie zapalaj. Mam kakao. Dla was. Co roku pijemy tu kakao. Tak witamy święta. Gotowi? Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Uwaga. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Pięknie. To jest ładne. Pójdzie do albumu. Mówiłem ci. So. Did that change your mind about Christmas lights? Zmieniłaś zdanie na temat świateł? Jak to? Still think it's not Nadal myślisz, że szkoda zachodu? I will let you know. Nie wiem.
Jared, cześć. Everything all right? Wszystko w porządku? Yeah. Tak, yeah, it's fine. Po prostu... How are things working out? Masz jakieś problemy? Problems? No. Nie. No, well, not really. It's... Ale to nie jest zwykły kawałek ziemi. I mean, it's not just a piece of property, you know? I understand that. Nie zawsze wszystko idzie jak po maśle. Yeah. Tak. Well, and... Znalazłem się w szczególnej sytuacji. What type of situation? Jakiej? Hi. Good morning. Dzień dobry. Wow, you sure are up. Wcześnie wstałeś. Yeah, well, the wife. Żona się denerwuje, że śmiece, wyrzuciła mnie na dwór. Przyszły renifery? Nie, ale one pojawiają się nagle i niespodziewanie. Nauczyłbyś mnie tego? Spróbuj. Zawiadomcie mnie, gdyby ktoś odwołał lot. Wesołych świąt. Pomogę ci. Dziękuję. Nie ma biletów? Wszystko zarezerwowane aż do nowego roku. Przykro mi. Miło nam cię gościć. Przepraszam. Dobrze mi tu, ale nie tak chciałam spędzać święta. Nie można wszystkiego zaplanować. Czasem najlepsze są niespodzianki. Udekorujesz? Dawno tego nie robiłam. Tego się nie zapomina. Spróbuję. W życiu jest jak podczas świąt. Jak to? Mamy te wszystkie zwyczaje, światełka, kolędy, świąteczne ciasto, ale czasami zdarza się coś, co nas zaskakuje i może przerodzić się w kolejny zwyczaj. Jared od rana pracuje z Chrisem. Na pewno by coś zjadł. I jak? Będzie zachwycony. Wystarczy na całe święta i na cały przyszły rok. Co to? Żebyś nie opadł z sił. Wait, did you make this? Sama upiekłaś? Well, I helped. Pomagałam. This is delicious. Pyszne. Really? Yeah. Naprawdę? For someone who claims to not like Christmas. Nie lubisz świąt, ale robisz znakomite ludziki z piernika. Yeah, well, skoro już jestem w gospodzie Renifer, nie mam wyjścia. Mm-hmm. I better get back to the kitchen. Idę. Penny piecze jak szalona. Molly? Yeah. Dziękuję za ciastko. Stańcie bliżej siebie. Idealnie. Idziemy szukać reniferów. Pójdziecie z nami? Słuchajcie. Przynoszę złe wieści. Mamy problem z reniferami. Co? So the reindeer is sick? Zachorowały? To się czasami zdarza. Renifery to wrażliwe zwierzęta. Odseparuję je dla ich dobra. Zrobimy tylko jedno zdjęcie. Przykro mi, nie mogę ryzykować.
Nie wiem, czy w ogóle je zobaczycie przed wyjazdem. Tylko po to tu przyjechaliśmy. Bez nich nie będzie albumu. Naprawdę bardzo mi przykro. Może jakoś wam to zrefundujemy. To nie wasza wina. Musimy zmienić koncepcję. Coś wymyślimy. Molly, losujesz pytanie. Co Mikołaj wkłada do skarpety tym, którzy byli niegrzeczni? Węgiel. Tak, proszę. Nadchodzi świąteczna niespodzianka. Już nadeszła. A może by tak coś wesołego? Ustawmy choinkę. Świetny pomysł. Tak. Gdzie ona jest? Przy balustradzie. Której? Z tyłu. Już jej nie ma. Porąbałeś choinkę. Skąd miałem wiedzieć? Drzewo to drzewo. To było drzewko. Musimy znaleźć sosnę. Rosną w lesie. Podzielmy się na grupy. Jak ktoś znajdzie odpowiednie drzewko, zawoła resztę. Zetniemy je i przyniesiemy do domu. Dobra. A ja go nie spalę. Wolałbym fotografować renifery. Nie mówiłeś mi, czym się zajmujesz. Finansami. A konkretnie? Real estate. Handlem ziemią. Pracuję w firmie ojca. Przecież się nie widujecie. Nie jesteśmy blisko, ale widzę go każdego dnia. Może dlatego nie jesteście blisko? To trwa od dawna. Mieszkałem w internacie, rzadko przyjeżdżałem do domu, a w święta miałem w pokoju choinkę, ojciec przysyłał mi pieniądze, kupowałem sobie prezenty, pakowałem je, a potem udawałem zaskoczonego. Nie co roku, to takie smutne. Lubiłem być sam. W szkołach z internatem zawsze jest hałas. To moja ulubiona pora roku. Jakby cały świat odpoczywał. Posłuchaj. Zawsze spędzasz święta sam? Nie. Ale w tym roku postanowiłem być sam. No i nie jestem. Penny mówi, że czasem w życiu najlepsze są niespodzianki. Te święta w nie obfitują. Cieszę się, że pomyliłaś samoloty. Molly, Jared. On our way. Idziemy. Come here. Guess Greg found the stables. Greg znalazł zagrodę. Co robisz? Chris mówił, zrobię tylko jedno zdjęcie. Zostaw renifery, szukajmy choinki. Chyba go widzę. Zaraz. Co tam jest? Greg!
Nothing. Absolutely pusto. Nothing. I don't see any reindeer. Nie widzę żadnych reniferów. Because there aren't any. Bo ich tu nie ma. The reindeer lodge. Jest tylko gospoda renifer. Truth is, we don't know. Nie wiemy, co się stało. Whether it was a change in the migration, zmieniły szlaki migracyjne, czy to kwestia zmiany klimatu. Odeszły i nie wróciły. Nie szukaliście ich? To rezerwat, nie zoo. Co to za różnica? One nie są naszą własnością. Idą tam, gdzie chcą. Odeszły. Dlaczego nam od razu nie powiedziałeś? Przyjechalibyście do gospody renifer, wiedząc, że nie ma tu reniferów? Te wycieczki to było źródło naszego utrzymania. Przepraszam, że nie byłem z wami szczery. Naprawdę myśleliśmy, że renifery wrócą. Zwykle wracają. I mean, we really did. They usually do. Anyway, I better go get. Pójdę po choinkę. I'll help. Pomogę ci. So much for our book. Album mamy z głowy. Cześć, Penny. Mogę cię czymś poczęstować? Nie, pomóc ci przy ciasteczkach? Nie, dziękuję, skończyłam. Rozmawiałaś z Chrisem? Nikomu nie powiemy. Jesteś kochana, ale nie o to chodzi. Przyszły złe wiadomości, zalegamy z opłatami. Może renifery wrócą? To nic nie zmieni. Ludzie nie chodzą już na takie wycieczki. Po co mają jechać tak daleko? Mogą obejrzeć renifery w telefonie. Myślałam, że ten konkurs radiowy nam pomoże, ale ty wcale nie chcesz tu być. Chyba nie stracicie domu. Dom to tylko budynek. Będę tu wracać sercem. Ale boję się o Chrisa. On tak kocha to miejsce. Nie martw się, damy sobie radę. Są święta. Jeszcze trochę. Świetnie. Nieźle, co? Piękna. Firma, która wykupiła hipotekę, wystąpiła o eksmisję. Nie. Jeśli nie zapłacą przed Wigilią, stracą gospodę. Chyba możemy im jakoś pomóc. Co się stało? Wszystko. Mogę jakoś pomóc? Naprawdę myślałam, że to świetny pomysł, żeby tu przyjechać. On tak marzył, żeby wydać ten album. Uważa, że poniósł porażkę. Pokłóciliśmy się.
Nie znam się na takich sprawach, ale widzę, że kochacie się do szaleństwa. To się rzadko zdarza. Niektórym to się nigdy nie przytrafia. Jesteście dopiero rok po ślubie, ale wasze życie nie jest takie jak świąteczne światełka, które migają przez parę tygodni, a potem gasną. Wasz związek jest niezwykły. Dbajcie o niego. Jeśli mnie przytrafi się coś takiego, będę robić wszystko, żeby światełka nigdy nie zgasły. Dziękuję. Chodź tu. Jak pięknie. Dziękuję. To nasze świąteczne skarby, podarunki od osób, które spędzały z nami Boże Narodzenie. To prezent od państwa Carterów. Mieli dwoje dzieci i wielkiego psa, który tarzał się w śniegu i wbiegał potem na dywan. Mogę pomóc? Bardzo proszę. A to od kogo? Od marszalów. Pan marszal jest skrzypkiem. Pięknie grał. A ta bombka? Od pani Worthington. Jej córka jest aktorką. Recytowała wieczór wigilijny przed kominkiem. Mogę? Oczywiście. Wieszaj, co chcesz. Przepraszam. Ja też. Będziemy wieszać razem? Tak. Znalazłaś dla mnie renifera. All right, everybody ready? Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy. Dziękuję wam, piękne drzewko. Są święta. Wszystko będzie dobrze. Wyszedłem po drewno. Pomogę ci. Chciałabym coś zrobić dla Chrisa i Penny. Rozumiem, ale biznes to biznes. A tradycja? Święta. Nie możemy pozwolić, żeby stracili tę gospodę. Co? Nic. Podobasz mi się, kiedy tak mówisz. Jak? Przejęłaś się świętami. To miejsce jest niezwykłe. Z powodu reniferów też. Mam pomysł. Jaki? Umiesz gotować? Trochę. Can you read Penny's writing?
Co Penny tu napisała? Żurawina albo żyrafa. Stawiam na żurawinę. Urządzałaś już takie przyjęcie? Nie. Ale wszystkim należy się relaks. Zwłaszcza Penny. Co to za sztuka urządzić kolację? Podoba ci się świąteczna atmosfera? Gospoda Renifer jeszcze działa? Tak. Kiedyś tam jeździłaś. Z rodzicami, co roku. Gdzie jeszcze są renifery? Właśnie, gdzie? Gdzie? W Kanadzie, naprawdę? W północnym Quebecu jest rezerwat przepełniony. Chcesz tam napisać? Już napisałam. Pomogą nam. Wiesz, ile to będzie kosztować? Chcesz przetransportować stado reniferów? Wiem. Potrzebna nam pomoc. Pięknie pachnie. Wspaniale wygląda. Pierwszy raz goście przygotowali świąteczną kolację. Quebec jest bardzo daleko. Nawet Mikołaj nie da rady przygnać tu stada reniferów. Ludzie z miasteczka na pewno by pomogli. Wasza gospoda to legendarne miejsce. Musimy im o tym przypomnieć. Zróbmy imprezę charytatywną, aukcję. Dobry pomysł. Jest tylko jeden problem. Nie mamy co wystawić na aukcję. Mamy. Impreza świąteczna w gospodzie Renifer. Spotkanie z autorami albumu Święta w Jamajce. Przepraszam, jak dojechać do gospody Renifer? Renifery lubiły muzykę. Pomyślałem, że może posłuchamy. Renifery słuchały muzyki? Tak. Uwielbiały ten kawałek. Idę do roboty. Jared? Uda się nam? Nie wiem, ale wiem, żeśmy się starali. Okay.
You heard anything from the airline? Dzwonili w sprawie lotu? Nie mam już ochoty podróżować w te święta. Naprawdę? Tak. Wierzysz w to, co mówiłaś Kaylee? Słyszałeś? Nie chciałem podsłuchiwać. Słyszałem trochę. Wszystko. Mikołajowi się to nie spodoba. Coś ty. On nie lubi podsłuchiwania. Ja się uczyłem. W takim razie wierzę w każde słowo, które powiedziałam. Dużo się nauczyłeś? Muszę jeszcze postudiować. Szybko wrócił. Przepraszam, ale ten pan chce się tu rozejrzeć. Jego firma wykupiła naszą działkę. Przepraszam, że przeszkadzam. Kolejna niespodzianka. Jared nie uprzedził, że przyjeżdżam. Panowie się znają. Molly Clark, prezes Davis Investment Corporation. William Davis, mój ojciec. Wytłumaczę ci, za późno. Nie chciałem ci zrobić przykrości, więc mnie okłamałeś? Nie. Powiedziałem ci, że pracuję w firmie ojca i nic więcej. Miałem ci powiedzieć, że wyrzucę tych uroczych ludzi z gospody Renifer? Mogłeś powiedzieć prawdę. Wiem. Przepraszam. Pierwszy raz święta coś dla mnie znaczą. Nie chciałem tego stracić. Tego i ciebie. Molly, telefon. Hello? You do? Naprawdę? 13:30, rejs 17:11. Dziękuję. Jest miejsce, tak. Jutro lecę do Chicago. To dobrze. Będę wieczorem na aukcji. Miło nam było cię gościć. Nie będzie cię podczas świąt. Tak będzie lepiej. Mam już dość świąt. Pięknie pachnie. Jared, możemy porozmawiać? Nie teraz. Zawsze zostawiałeś mnie samego na święta. Musiałeś przyjechać akurat teraz? Proszę. Możesz zapiąć. Greg setny raz przewiesza zdjęcia, jakby to była jego pierwsza wystawa. Bo jest. Robicie razem świetne zdjęcia. Penny powiedziała mi, że jutro wyjeżdżasz. Naprawdę? Wracam do rzeczywistości. A Jared? On do niej nie należy. Dzięki tobie nie popełniłam największego błędu w życiu. Zrewanżuję się. Dziękuję, ale Jared popełnił błąd. Ale w święta wybaczamy. Mówiłam ci, że mam siebie. Właśnie, dlatego nie wiesz, co robisz.
Still early. Jeszcze wcześnie. Dochodzi ósma. Ludzie są zajęci przed świętami. Dobry wieczór. Przyszedłem za wcześnie. Na pewno się cieszycie. Jutro gospoda Renifer będzie wasza. Wyjdę trochę tu duszno. Porozmawiajmy. Nie teraz, William. Witam. Ciasteczko? Dziękuję. Molly, czy możemy... Mówiłem właśnie, dlaczego się spóźniliśmy. Krowy, panie Elliot, wybiegły na drogę. Nikt nie mógł przejechać. Jechaliśmy naokoło. Zaraz tu będą wszyscy, całe miasto. Dla nas, gospoda Renifer, to część tradycji. Tak. Na razie. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyszliście. Gratuluję. Świetna impreza. Zebraliśmy o wiele więcej, niż się spodziewaliśmy. Gospodę czeka wspaniała przyszłość. Dzięki tobie. Naprawdę jutro wyjeżdżasz? Tak. Wracam do pracy, tam jest moje miejsce. Zaczęłaś mieć wątpliwości. Może twoje miejsce jest tutaj? Przy mnie. W mojej firmie nie ma niespodzianek. Chciałem ci powiedzieć prawdę. Kiedy już zebrałem się na odwagę, zrozumiałem, że się zakochałem. Muszę iść. Wesołych świąt. Twój dziadek robił to całymi godzinami. Doprowadzał babcię do szału. Przykro mi, że straciłeś czas. Jak to? Odnieśliśmy sukces. Chris i Penny tu zostaną. Nie przyjechałem tu w tej sprawie. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Po co przyjechałeś? Do ciebie. Widujemy się codziennie. Mijamy się na korytarzu, rozmawiamy o kontraktach i transakcjach. Chciałeś, żeby tak było. Wiem, że to moja wina. Przechodzę na emeryturę. Porządkuję swoje życie. To dotyczy również ciebie. Co to jest? Wiem, że nie wynagrodzę ci tego, co zrobiłem. Dla mnie to są tylko cyfry, pieniądze, ale dla nich dużo więcej. To jest część ich życia.
kochają to miejsce. Wiem dlaczego. Słyszałem w twoim głosie, że coś się w tobie odmieniło. Powinienem wracać do Chicago, ale w tym roku postanowiłem spędzić trochę czasu z rodziną. Wesołych świąt, synu. Wesołych świąt, tato. Jesteś pewna? Zabiorę to. Włożyłam ci parę ciasteczek. Dziękuję, Penny. To ja ci dziękuję za wszystko. Bez ciebie... Zostało jedno. Przeczytałaś pytanie? Znam na nie odpowiedź. Schowam na później. Nie pożegnasz się z Jaredem? Już się pożegnaliśmy. Wesołych świąt. Leć bezpiecznie. Wesołych świąt. Leci pani w święta do kogoś bliskiego. Nie, do domu. Najlepszy prezent gwiazdkowy to miłość. Słucham? Nie, nic. Panie Roberts, mówi Molly Clark, rozmawialiśmy o ofercie. Wiem, że jest Wigilia. Mam życie osobiste. Dobrze, porozmawiamy po świętach. Dokąd pani leci? Do Chicago. Nazwisko Molly Clark. Jest. Proszę, dokument ze zdjęciem, paszport, prawo jazdy. Jasne, ładne dekoracje. Nie zauważyłam, mamy dużo pracy. Proszę, dokument. Inaczej pani nie poleci. Proszę pani. I don't understand. Nie rozumiem. It's yours. My father gave it to me. Dostałem to od ojca i daję wam. Będzie należeć do was i do miasta. Jared. Nie wiem, co powiedzieć. Są święta. Thank you. Bardzo ci dziękuję. Thank you very much. Thank you. Wesołych świąt. Oh. Wow. Przyniosę drewno. Wow.
Sounds like the whole world's taking a rest. Cały świat odpoczywa. I found this in my bag. Znalazłam to w torbie. I didn't know what else to do. Nie wiedziałem, co zrobić. Except say I'm sorry. Nie chciałem ci okłamać. I'm sorry too. Przepraszam, że uciekłam. I was afraid. Bałam się. Of what? Czego? Naszego związku, ryzyka. Nie sądziłam, że tak spędzę święta. A ja nie spodziewałem się, że jeszcze cię zobaczę. Znowu pomyliłaś samoloty? Nie. Jestem tu, gdzie powinnam być. Słuchajcie. Chris, Penny. Co się stało? Renifery. Gdzie? W lesie. Pięcia może, sześć, osiem. Wiedziałaś? To symbol prawdziwej miłości. Wiedziałem. Baliśmy się, że nie przyjdą. Że zniknie ta świąteczna magia. Ale dzięki wam nadal tu jest. Dzięki waszej miłości. Prawdziwa miłość przywołała tu renifery. Powiedzmy Chrisowi. On wie. Wesołych świąt. Merry Christmas. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Janusz Szydłowski.